Witam Państwa, Dagmara Siemińska dla portalu Warszawski PiS. Dzisiaj gościem programu W oku cyklonu jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Giżyński. Witam Państwa. Witam Panie Pośle. Panie Pośle, zacznijmy od IPN-u. Co się dzieje tak naprawdę wokół IPN-u? Chodzi dzisiaj o to, aby w sposób nieformalny zlikwidować IPN. Platforma Obywatelska wstydzi się przyznać publicznie, że chciałaby likwidacji IPN-u. Dlatego znalazła taki mało może elegancki, ale bardzo skuteczny sposób, aby sparaliżować pracę Instytutu Pamięci Narodowej. Zwłaszcza jeżeli chodzi o coś, co jest najbardziej istotne i potrzebne, a mianowicie udostępnianie akt, zarówno do potrzeb lustracyjnych, co już jest coraz mniej jakby istotne z powodu tego, że następuje pewna zmiana pokoleniowa i politycy, którzy tak jak ja w okresie PRL-u z przyczyn takich naturalnych, z powodu swojego urodzenia zbyt późno nie byli poddani jakimś próbom wepchunku, ale z drugiej strony jest to potężny pion badawczy i każdy historyk, ja także, wielokrotnie musi korzystać z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, jeżeli chce, aby jego prace dotyczące historii PRL-u były napisane w sposób rzetelny i dobrze oddający ówczesną rzeczywistość. Odebranie siedziby Instytutowi Pamięci Narodowej, który łącznie dysponuje aktami mniej więcej na poziomie prawie 90 km akt bieżących, to jest taka jednostka w archiwaliach, z czego połowa są to właśnie akta zdeponowane w centrali IPN-u, to jest mniej więcej tyle, ile ma archiwum akt nowych. W związku z tym konieczność nawet przeniesienia tego do budynku obok, gdyby taki istniał, paraliżuje pracę tej instytucji na ładnych kilka lat. Już pomijam fakt, ile w trakcie tego typu przeprowadzki może tych akt ulec zniszczeniu, zgubieniu w sposób celowy lub też zamierzony. Każda tego typu przeprowadzka niestety odcina dostęp naukowców do tego typu dokumentacji. Sam pamiętam pierwszą przeprowadzkę tych akt z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do IPN-u, gdy on powstał. Wszyscy ci badacze, którzy tak jak ja wówczas złożyli aplikację do ówczesnego MSWiA z prośbą o udostępnienie akt, dostali odpowiedź, że z powodu przekazania do innej instytucji jest to niemożliwe. Potem musiałem czekać ładne kilka lat, aż te akta zostały udostępnione. I gdyby nie świętej pamięci profesor Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który był genialnym organizatorem, to był wybitny naukowiec, wspaniały człowiek, ale najbardziej genialny urzędnik, jakiego spotkałem w swoim życiu, który potrafił coś, co wydawałoby się niemożliwe, a mianowicie udostępnianie, szybkość udostępniania tych akt, udrożnił w ten sposób, że w tej czytelni obok mnie, pamiętam jak dzisiaj, siedział Zbigniew Siemiątkowski, znany przecież kiedyś bardzo polityk SLD, który pisał swoją książkę habilitacyjną. Siedział pan profesor Friszke, związany z Gazetą Wyborczą, mocno sympatyzujący z Platformą Obywatelską. Siedziałem ja, z historyk, ale także polityk Prawa i Sprawiedliwości, i każdy bez najmniejszego kłopotu mógł korzystać z tego niezwykle cennego zbioru. To, co dzisiaj się dzieje, odebranie, czy też celowe przeprowadzenie tych działań w ten sposób, aby Instytut stracił tą siedzibę, siedzibę, w którą sporo zainwestowano publicznych pieniędzy z budżetu tegoż Instytutu, to wszystko jest w moim odczuciu działanie nieprzypadkowe i działanie, które docelowo może sparaliżować działania tej instytucji na kilka lat. Wtedy będzie można puścić oko do elektoratu lewicowego, mówiąc, widzicie, SLD tego nie zrobiła, no tak. A co można zrobić, żeby tę siedzibę uratować? Trudno mi jest powiedzieć, co dzisiaj można zrobić. W mojej opinii rząd powinien podjąć wszelkie możliwe kroki, aby dokonać nawet wywłaszczenia tego budynku od obecnego nabywcy za stosownym odszkodowaniem. Takie procedury niejednokrotnie
były stosowane i być może, oczywiście zgodnie z literą prawa, tego typu działania powinny być przeprowadzone, to by umożliwiło Instytutowi funkcjonowanie w tym miejscu, które już wpisało się w krajobraz Warszawy, ale przede wszystkim, które dzisiaj doskonale działa, a działa tak doskonale dlatego, bo był kiedyś taki człowiek, który się nazywał Janusz Kurtyka, który sprawił, że niewydolna instytucja kierowana kiedyś przez byłego senatora Platformy Obywatelskiej, profesora Leona Kieresa, zaczęła wreszcie działać tak, jak powinna działać dobrze, profesjonalnie zarządzana instytucja naukowo-badawcza. Kończy się sezon ogórkowy, ale tak naprawdę nie mamy do czynienia z sezonem ogórkowym, tylko mamy do czynienia z wielką aferą Amber Gold. Czym jest ta afera? To jest wierzchołek góry lodowej. Afera Amber Gold to wierzchołek góry lodowej pokazujący, jak wygląda państwo rządzone przez Platformę Obywatelską. Ta sieć powiązań i nieczystych działań i zachowań, jakie mają miejsce w przypadku Amber Gold, jest na kilku płaszczyznach. Płaszczyzna pierwsza to taka, która pokazuje, że mógł być człowiek skazany kilkoma wyrokami sądowymi za nieprawidłowości w zakresie instytucji finansowych, który powołał do życia kolejną tego typu instytucję i która to instytucja nagle była hołubiona przez świat polityki. To, co jest kluczowe i co powinniśmy podkreślić, to, że te dziesiątki, setki, tysiące naciągniętych przez Amber Gold ludzi, którym dzisiaj niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej, jak pan Niesiołowski, mówią, że byli naiwni. Ci naiwni ludzie tą swoją naiwność być może także budowali poprzez to, że Amber Gold, prezes Amber Gold, stał obok prezydenta Gdańska z Platformy Obywatelskiej, który mówił o tym człowieku, że to jest osoba, która w biznesie dokonuje takiego przełomu jak Lech Wałęsa w polityce. Tego typu słowa wypowiadane przez osobę, która niepodzielnie rządzi Gdańskiem, która przez wszystkich, nawet sympatyzujących z Prawem i Sprawiedliwością, pewnie ludzi jest uznawana za kogoś, kto dużo wie i wie, jakie są realia ekonomiczne, takie osoby mogły być po prostu zwiedzone przez tego typu informacje. A przecież tego typu sytuacji było wiele, bo Amber Gold wspierało dosyć szczodrze różne inicjatywy, które były na rękę Platformie Obywatelskiej, jak chociażby film o Lechu Wałęsie, który przecież miał być taką, będzie pewnie taką pokazówką pokazującą, ukazującą i postać prezydenta Wałęsy, ale także środowiska Platformy Obywatelskiej, bo przecież z nim jest związany. Mówi się, że po co film, po co IPN, jeżeli mamy film o Wałęsie? No. Być może niektórzy by chcieli dokonać takiej zmiany, ale na pewno nie ci, którzy mają jakieś nawet blade pojęcie o funkcjonowaniu historii. Element drugi to element zaangażowania rodzinnego Donalda Tuska w całą tę sprawę. Amber Gold było bodajże głównym udziałowcą firmy lotniczej Hotel Express, która zbankrutowała podobnie jak Amber Gold. A która to firma płaciła synowi Donalda Tuska, jak się okazało, za to, że jako dziennikarz miał na łamach gazety wyborczej, w której pracuje, powodować, iż ta firma była przedstawiana w pozytywnym świetle. Po pierwsze, to jest złamanie podstawowych zasad etyki dziennikarskiej. Teraz, biorąc do ręki gazetę wyborczą, nigdy nie będziemy mieli pewności, czy ten artykuł, który czytamy, to jest tekst dziennikarski, czy to jakiś jest znów ukryty tekst reklamowy, za który ktoś płaci w sposób nie do końca formalny, bo oczywiście można w gazecie zamieszczać artykuły sponsorowane, można zamieszczać reklamy, ale one muszą być w sposób właściwy oznakowane. Więc nawet gdyby nie doszło tam do tej afery finansowej, to już sam ten fakt dyskwalifikowałby syna premiera Tuska, że zachowuje się jako dziennikarz w sposób nieetyczny.
No i w pewien sposób rzucałoby cień na samą Gazetę Wyborczą, że tego typu praktyki są tam stosowane. Ja zakładam, że być może redakcja Gazety Wyborczej o tym nie wiedziała, ale także takiej pewności oczywiście nie mamy. To wszystko pokazuje nam, że tak naprawdę w całej tej historii mamy wiele takich powiązań, niejasności, które budzą nasze wątpliwości. Wątpliwości budzi dalsza historia. Otóż okazuje się, że syn premiera, gdy już zakończył współpracę z panem Marcinem P., to dostał intratną posadę w porciu lotniczym w Gdańsku imienia Lecha Wałęsy. Nomen omen, gdyby ktoś za życia świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego wpadł na pomysł, aby port lotniczy, nie wiem, ulicę, nawet jakiś drobiazg nazwać jego imieniem, to pewnie zostałoby to uznane za coś absolutnie niewłaściwego. Nazywanie lotniska, a znam też przypadki, gdzie są tak nazywane szkoły imienia Lecha Wałęsy, uznawane się jest dzisiaj za rzecz absolutnie naturalną. Nie wydaje mi się to naturalne. Ale to jest poboczny wątek. Natomiast to, że port lotniczy, który podlega samorządowi województwa pomorskiego, które jest niepodzielnie od lat rządzone przez Platformę Obywatelską, no pokazuje, że nepotyzm w kraju Platformy Obywatelskiej, w kraju rządzonym przez Platformę Obywatelską, jest zjawiskiem, które sięgnęło samych szczytów, bo premiera Tuska i jego najbliższej rodziny. Jeszcze nie tak dawno, bodajże miesiąc, półtora miesiąca temu, Platforma Obywatelska oburzała się, że brat jednego z posłów PSL-u, syn obecnego ministra rolnictwa z PSL-u, pracują w jakichś tam instytucjach związanych z państwem, ale jak w MSZ-cie pracuje córka ministra Rostowskiego, albo jak syn premiera Tuska pracuje w spółce zarządzanej przez polityków Platformy Obywatelskiej z Gdańska, no to wszystko, jak widać, wtedy można. Troszkę to przypomina taką moralność Kalego z Pustyni w Puszczy, który w takiej zabawnej scence, być może przez niektórych wspominanej, tłumaczył, co to jest dobro i zło. Zło to jest wówczas, kiedy ktoś Kalemu ukraść krowę, a dobro to jak Kali komuś ukraść krowę. I dzisiaj niestety Donald Tusk stosuje w stosunku do siebie, do swojego środowiska politycznego, nawet najbliższej swojej rodziny, moralność Kalego. Kilka dni temu, co prawda nie do Gdańska, ale do Świnoujścia wpłynął potężny amerykański masowiec i tam na pokładzie było 100 tysięcy ton węgla. W Polsce brakuje węgla? W Polsce węgla jest pod dostatkiem, ale tak na dobrą sprawę wiele węgla dzisiaj się do nas importuje, zwłaszcza z Rosji, o czym może mniej wiemy. Węgiel syberyjski, który z powodów troszeczkę cenowych, troszeczkę tego, że zapuszczono u nas niestety kopalnie, najzwyczajniej w świecie jest konkurencyjny, jest niezbędny na naszym rynku, tak na dobrą sprawę, właśnie poprzez to, że zapuściliśmy nasze kopalnie. I to, co myślę powinno spędzać sens powiek tym, którzy rządzą, to, aby w zakresie energetyki przestać żyć mitami, że załatwimy ten temat energią słoneczną, energią wiatrową, które przy obecnym rozwoju technologicznym i przy obecnym naszym także położeniu klimatycznym nie stwarzają najmniejszych szans na to, abyśmy się tutaj mogli w ten sposób energetycznie ustawić w sposób właściwy. Musimy korzystać ze źródeł konwencjonalnych. Takim podstawowym źródłem jest węgiel. I korzystając z polskiego węgla, powinniśmy wspierać te dziedziny, gdzie mamy naukowo potwierdzone znaczące pokłady surowców, które mogą w niedalekiej przyszłości wspierać węgiel. Tak jest z gazem łupkowym, tak jest z energią geotermalną. I to są kierunki funkcjonowania polskiej energetyki. Mówię to z pełnym przekonaniem jako członek podkomisji do spraw energetyki, której leży na sercu, abyśmy jako kraj byli
w tym zakresie, jeżeli może nie zupełnie samodzielny, to coraz bardziej samodzielny. I w tym kierunku powinniśmy działać. Bolesne jest to, że są to dziedziny życia w Polsce zupełnie zapuszczone. Niewiele osób sobie zdaje sprawę, że będąc uzależnionym od Rosji poprzez dostawy ropy, o czym wszyscy wiemy, poprzez dostawy gazu, o czym wszyscy wiemy, już w tym roku jesteśmy także poprzez dostawy prądu uzależnieni, ponieważ nieinwestowanie w polskie elektrownie przez lata spowodowało, że przy zwiększającym się zapotrzebowaniu na energię prądu nasze elektrownie wytwarzają zbyt mało i musimy się posiłkować chociażby elektrownią atomową z okręgu, z obwodu kaliningradzkiego. Jeżeli nadal będziemy marnotrawić nasze pieniądze, to za lat kilka okaże się, że już nie dwie pętle na szyi energetycznej, ale trzy będą zaciśnięte przez tych, którzy będą rządzili na Kremlu. W październiku będą wybory szefa PZPN-u. Kandydować ma europoseł Czarnecki. Jak pan ocenia tę kandydaturę? To jest prywatna decyzja pana posła Ryszarda Czarneckiego. Nie znam struktur aż tak dobrze Polskiego Związku Piłki Nożnej. Angażowałem się wprawdzie w działalność sportową. Byłem przez pewien okres czasu prezesem klubu sportowego Pomorzanie Toruń. Natomiast dziś jestem poza strukturami tej organizacji. Mam nadzieję, że ci, którzy będą wykonywali wyboru, wezmą przede wszystkim pod uwagę to, iż na pewno środowisko piłkarskie w Polsce wymaga oczyszczenia, wymaga sanacji, wymaga nowych rozwiązań i głęboko liczę na to, że bez względu na to, kto będzie prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, to będzie się starał takiego pozytywnego przełomu dokonać. Polska, niestety, piłka nożna jest dziś w fatalnej kondycji. To, że od lat nie mieliśmy polskiej drużyny w prestiżowych rozgrywkach Ligi Mistrzów, to, że w lidze europejskiej nasze drużyny także nie odnoszą jakichś większych sukcesów, a start naszej drużyny narodowej na Euro, na którym graliśmy tylko i wyłącznie dlatego, że byliśmy jego współorganizatorem, zakończył się, co dużo nie mówić, kompromitacją, bo trudno nazwać nie wyjście z najłatwiejszej grupy, będąc gospodarzem imprezy za jakieś pozytywne osiągnięcie. To wszystko powinno być jakimś takim memento i miejmy nadzieję, że PZPN przestanie być tylko dobrą przystanią, z której mogą czerpać zyski działacze, mając gigantyczne uposażenie. Przypomnijmy, że pensja prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej przekracza i to znacząco, chyba nawet trzykrotnie, pensję prezydenta Rzeczypospolitej, że przestanie to być tylko i wyłącznie synekura do utrzymywania pewnej wąskiej grupy ludzi, a stanie się to instrument do takiego kreowania polityki sportowej, piłkarskiej w polskim państwie, że 40 prawie milionowy kraj będzie odnosił sukcesy, które będą odzwierciedlały wielkość tego państwa. Skoro tak wielokrotnie jesteśmy w Europie porównywani do Hiszpanii, mamy podobny obszar, podobną liczbę ludności, w instytucjach europejskich podobną siłę głosów, ponieważ od tych właśnie czynników jest to uzależnione, to pewnie nie obrazilibyśmy się, gdybyśmy mieli sukcesy piłkarskie podobne jak w Hiszpanii. Ja powiem więcej, pewnie byśmy nawet cieszyli się, gdybyśmy mieli drużyny piłkarskie na poziomie chociażby niewielkich, będących na południu naszych południowych sąsiadów w Czechach, że nie powiem o Holandii, ale to przed nami. Poczekajmy na te rozstrzygnięcia w PZP. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę.